Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Gospodarstwo rolne a agroturystyka. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podstawowym wyposażeniem każdego pokoju gościnnego, samodzielnej jednostki mieszkalnej, domku letniskowego jest łóżko. Typy łóżek są następujące. Łóżko piętrowe, łóżko podwójne, pojedyncze, sofa, bliźniacze, dostawka. Typowa konstrukcja łóżka to drewniana lub stalowa rama, stelaż z elastycznych listew drewnianych oraz materac piankowy lub lateksowy. Ze względu na komfort w gospodarstwach agroturystycznych powinny być stosowane łóżka o konstrukcji kontynentalnej. O komforcie snu decyduje w dużej mierze zastosowany materac. Najlepszym rozwiązaniem jest stosunkowo twardy materac sprężynowo-kieszonkowy. Materac we wnętrzu jest wypełniony metalowymi sprężynami, które są pojedynczo opakowane w torebki z włókniny. Taka konstrukcja umożliwia dostosowanie każdej sprężyny osobno do kształtu ciała oraz odpowiednią wentylację. Nieodpowiednia poduszka może mieć negatywny wpływ na kręgosłup oraz jakość snu. Rozwiązaniem jest możliwość indywidualnego wyboru przez gości rodzaju i ilości poduszek. Producenci oferują wiele wypełnień poduszek. Puch i pierze, gęsi lub kaczek. Im więcej w mieszance puchu, tym poduszka jest bardziej puszysta i miękka. Nie są polecane dla alergików. Pianka poliuretanowa i pianka termoelastyczna. Wypełnienie może tworzyć jeden kawałek pianki lub jej małe elementy. Zapewniają dobre przystosowanie do kształtu i wagi ciała. Mikrowłókna. Syntetyczne wypełnienie polecane dla alergików. Jedwab. Polecane dla alergików. Lateks. Poduszki o klasycznych kształtach lub profilowane i ortopedyczne. Podobnie jak poduszki, kołdry zróżnicowane są ze względu na wypełnienie i gramaturę zapewniającą komfort termiczny. Kołdry letnie, zimowe, całoroczne i kołdry utrzymujące odpowiednią temperaturę. Spotykane wypełnienia to puch, pierze, wełna, jedwab, granulat silikonowy, włókno poliestrowe, włókno silikonowe, bambus, włókno kukurydziane. Pokrycie wypełnienia również decyduje o komforcie i wytrzymałości. Pościel stosowana w gospodarstwach agroturystycznych powinna spełniać wysokie wymagania wytrzymałościowe i estetyczne. Najczęściej stosowanym materiałem na poszwy, poszewki i prześcieradła jest bawełna o gramaturze tkaniny około 160 g na metr kwadratowy. Taka pościel posiada odporność na częste prania w wysokiej temperaturze, maglowanie, dezynfekcję, środki wybielające, a ponadto jest przyjemna w dotyku, oddycha, dobrze chłonie pot. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.